17 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się powiatowi radni udzielili absolutorium zarządowi powiatu bolesławieckiego za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. To było najważniejsze głosowanie na sesji Rady Powiatu, która dziś rozpoczęła się od uhonorowania uczniów bolesławieckiego powiatu, którzy na koncie mają osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach. To Monika Marusiak, Magdalena Garula, Adrian Rymasz, Lidia Feret, a także Łukasz Burdyna i Piotr Michalski, Joanna Marcinkowska, Krystian Marszałek, Krzysztof Ozga i Martyna Dybał. Szefowie powiatu pogratulowali laureatom i finalistom olimpiad, gratulowano też nauczycielom i rodzicom. Na sesji podziękowano też za pracę odchodzącemu na emeryturę kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych. Na odchodne Roman Palczewski dostał osobliwą pamiątkę. Chciałem przedstawić Państwu coś, co chcę osobiście przekazać. Myślę, że nie tylko ode mnie. Proszę Państwa, na pamiątkę dobrej współpracy dostaję taki... Wydźwięk pierwszego prezentu miał złagodzić kolejny podarek. Żeby nie było tak, że dla drogi powiatowe to tylko dziury, to też jest modernizowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, miejskiej i powiatowej, Garcarska, Gdańska, Kubika i Wesoła. Zdjęcie takie przerobione na obrazek. Dziurami na Kubika. To tyle humoru na sesji, potem były już poważne sprawy, a wśród nich pytanie o sprawę z poprzedniej sesji. Związkowcy z PKS-u przedłożyli radnym i władzom powiatu listę zarzutów wobec prezesa tej powiatowej spółki. Padło pytanie, czy zarząd zajął się tą sprawą. Otóż zarząd sprawdził zarzuty przedstawione przez związki zawodowe. Odbył w tej sprawie konsultacje z Radą Nadzorczą, polecił jej przeprowadzenie dochodzenia w wymienionych kwestiach i okazało się, że te sprawy się nie potwierdziły. W związku z tym stosowne pismo informujące o tym zarząd wysłał do związku zawodowego, do tego związku zawodowego, który był autorem tych zastrzeżeń, które wpłynęły i do państwa, i do zarządu. Starosta dodał, że wyjątkiem jest źle przygotowany przetarg, o czym była mowa na poprzedniej sesji. Starosta przypomniał również, że do końca kwietnia ma dostać od prezesa spółki program rozwojowy PKS-u.